Witam, zapraszam na porównanie kierownic Pro FRS Highrise i najnowszej generacji LT Highrise 2022. Pro, czyli Shimano, produkuje te kierownice już od wielu lat. Linia FRS raczej pozostaje bez zmian, ale LT w tym roku przeszło bardzo duże modyfikacje. Najważniejsze z nich to przejście z najtańszego stopu aluminium 6061 na dużo lepsze i lżejsze 2014 oraz zwiększenie jej długości do 80 cm. Aluminium 2014 charakteryzuje się większą wytrzymałością, podobnie jak aluminium serii 7000, ale nie jest tak sztywne i znacznie lepiej od niego tłumi drgania. Wspominałem już o tym w moich wcześniejszych filmach, do których linki znajdziecie w prawym górnym rogu i opisie. Kierownice występują z dwoma rodzajami wzniosu, Low 20 i High 40. Posiadają te same gięcia, 5 stopni do góry i 9 w tył. Średnicę montażową 31,8 i oznaczenia ułatwiające ich ustawienie i skrócenie. Jakość ich wykonania stoi na wysokim poziomie, anoda jest solidna i trwała. W przypadku FRS-a trzeba jednak zwracać uwagę na malowane akcenty, gdyż te łatwo się rysują. A czy jest między nimi jakakolwiek różnica? Gdyby nie to, że przyłożyłem je do siebie, pewnie bym tego nigdy nie zobaczył, ale FRS mimo tego, że powinna być tej samej długości co LT, jest krótsza. I może stąd bierze się też różnica w ich wadze. Wydaje mi się, że ich gięcia są takie same i kierownice wyglądają identycznie, ale kto wie, może Pro wprowadziło jakieś drobne, niewidoczne zmiany, które odbijają się na charakterystyce ich uginania. Jedno jest pewne, kierownice Pro to jedne z najtańszych, jeśli chodzi o tą wyższą półkę cenową. Są na rynku już od wielu lat i nie słyszałem, żeby pękały, wyginały się, bądź działo się z nimi coś złego. Więc jeśli dbacie o swoje bezpieczeństwo, a chcecie jeździć ostrzej, oczekujecie trochę więcej wygody, a do tego lubicie lekkie części w dobrej cenie, to polecam Wam właśnie kierownicę Pro. A którą z nich wybrałbym dla siebie? Ze względu na ciekawsze malowanie i oznaczenie środka kierownicy, dla mnie to ważne, wybrałbym FRS-a. Dzięki za obejrzenie, jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!